Już tak, można? Tak. Witam bardzo serdecznie Państwa. Poprosiliśmy Państwa na to nasze spotkanie, ponieważ chcieliśmy poinformować, że wspólnie dwa kluby, Platformy Obywatelskiej oraz Koalicji Polskiej, tudzież tutaj dwóch posłów, czyli Adam Szłapka i Marek Biernacki z Komisji Spraw Służb Specjalnych, postanowiliśmy napisać wspólnie ustawę o ochronie informacji niejawnych, która rozszerzałaby zakres obowiązkowej, obligatoryjnej kontroli na prezesów i na zarządy spółek. Powiem szczerze, że jestem mocno zbulwersowany tym, że musieliśmy nawet taki projekt ustawy napisać, z tego też powodu, że wydawało się to normalne, że każdy prezes ważnej, strategicznej spółki Skarbu Państwa przechodzi przez kontrolę ustawy o ochronie informacji niejawnych. Okazało się, że Polska w tym względzie nie jest do końca normalna, dlatego musieliśmy tę ustawę opracować. Szanowni Państwo, kwestie szczególnie energetyczne to są kwestie bezpieczeństwa naszego państwa, dlatego sama informacja o tym, że Daniel Obajtek, który jest szefem największego koncernu energetycznego, który jest także odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo energetyczne. W czasie największej fuzji, jaka miała ostatnio miejsce, fuzji z Lotosem, w czasie, można powiedzieć, największej prywatyzacji od lat, nie posiada dostępu do informacji tajnych i ściśle tajnych, już sama w sobie jest bulwersująca. My tą sprawą zajmowaliśmy się, czy pytając na komisji, czy w formie interpelacji, od bardzo dawna. Niestety nie uzyskaliśmy żadnej sensownej informacji ani od ministrów, ani od spółek. Cały czas Daniel Obajtek, osoba, która podejmuje, czy powinna podejmować kluczowe decyzje w kwestiach energetycznych, nie posiada takiego dostępu. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego ta ustawa o zmianie dostępu do informacji niejawnych jest tak kluczowa? Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uzyskać poświadczenie do informacji niejawnych, trzeba przejść bardzo, bardzo rzetelne sprawdzenie przez, w przypadku osób cywilnych, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza nie tylko na podstawie dostępnych ogólnie danych, ale także dostaje od osoby sprawdzanej ankietę bezpieczeństwa i przeprowadza bardzo rzetelny wywiad, także w kwestiach potencjalnego zagrożenia na korupcję, czyli dokładnie sprawdza majątek osoby sprawdzanej, powiązania, przepływy na kontach i tak dalej. Co do Daniela Obajtka, pojawiało się masa informacji o tym, że jego majątek nie ma, powiedziałbym, dobrze udokumentowanego źródła. W związku z tym, to, że Daniel Obajtek tak uparcie i z taką determinacją nie chciał się dać temu sprawdzeniu, rzuca zupełnie nowe światło też na fuzję Orlenu i Lotosu i pokazuje, że z jakiegoś powodu Danielowi Obajtkowi bardzo, bardzo zależało na tym, żeby nie być sprawdzonym przez ABW. I to jest jakby pierwsza sprawa, czyli sprawdzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontrwywiadowczo, czy dana osoba jest podatna na szantaże, czy na korupcję, czy współpracuje ewentualnie z innymi służbami. Ale druga sprawa jest równie ważna. Osoby zarządzające spółkami typu energetycznego podejmują bardzo ważne decyzje, chociażby dotyczące bezpieczeństwa. I teraz wyobraźmy sobie sytuację hipotetyczną, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od swojego źródła osobowego uzyskuje informację o tym, że jest zagrożenie zamachu terrorystycznego na infrastrukturę krytyczną w Polsce, czyli na rafinerię w Płocku. To jest informacja ściśle tajna. Co się w takiej sytuacji dzieje? ABW przekazuje pełnomocnikowi w Orlenie taką informację, bo taka osoba musi być, nie jest to w tym przypadku prezes. Ta osoba idzie do prezesa i mówi następujący komunikat. Panie prezesie, musimy ewakuować rafinerię, ale nie możemy panu powiedzieć dlaczego. No, sytuacja jest absurdalna. Nie może być tak, że dana osoba podejmuje takie decyzje i nie wie, na jakiej podstawie podejmuje te decyzje. Albo druga informacja, już nie tak, druga hipotetyczna sytuacja. Polski wywiad uzyskuje informację o zmowie cenowej na rynku paliw. I taką informację ściśle tajną powinien przekazać naszemu producentowi. I też przychodzi pełnomocnik, który uzyskuje taką informację do prezesa Orlenu i mówi mu, panie prezesie, musimy podjąć konkretne działania biznesowe, bo jest zagrożenie na rynku paliw, ale nie mogę panu powiedzieć dlaczego. No ta sytuacja jest po prostu absurdalna. Pokazuje, że Daniel Obajtek przede wszystkim jakby nie jest osobą, można powiedzieć, merytorycznie przygotowaną. Nie ma odpowiedniego oprzyrządowania do tego, żeby pełnić tą funkcję. I też pokazuje, że
bardzo mocno zależy mu na tym, żeby nie dać się sprawdzić, co też powinno rzucać nowe światło. Oprócz tej ustawy, w związku z tą sytuacją związaną z Lotosem i fuzją Lotosu, wspólnie ustaliliśmy, że także z posłem Gdulą złożymy wniosek o dodatkowe posiedzenie komisji. No, ta sytuacja powinna być wyjaśniona, ale chcę jeszcze jedno powiedzieć. Ta ustawa wypełnia założenia rozporządzenia, które jakiś czas temu zaproponował Jacek Sasin, który też chciał zaproponować, by na rękę rządowi. Żeby wszyscy szefowie dużych spółek byli sprawdzeni. Do tej pory Jackowi Sasinowi nie udało się przez meandry PiSu tego rozwiązania przeprowadzić. Idziemy mu na odsiecz z propozycją ustawy. Ja bym chciał tylko podkreślić jedną rzecz. Mieliśmy największą prywatyzację w III RP, to dotyczyło Lotosu. Mieliśmy największą fuzję i największe takie działanie gospodarcze w sferze ekonomicznej, energetycznej, czyli połączenie Lotosu i Orlenu. Część prywatyzacji dotyczyła firm z Półwyspu Arabskiego. I proszę zwrócić uwagę, że główny kreator tego procesu nie mógł korzystać z informacji klauzulowanych, ściśle tajnych przez Agencję Wywiadu. No to jest paradoks, prawda? Agencja Wywiadu nie mogła dostarczać tych informacji, ponieważ najbardziej tajne informacje, informacje uzyskane od naszych partnerów, które są wysoko klasyfikowane, były, do nich dostępu nie miał pan prezes Obajtek. To się wydaje, jest sytuacja dziwna, ale to jest nie pierwsza sytuacja, którą tego typu mamy. Ponieważ w polskim rządzie była też pani minister, która nie miała dopuszczenia do informacji ściśle tajnych, miała tylko z urzędu, nie przeszła weryfikacji przez służby. Co ciekawe, urodziła się w Związku Radzieckim, a podawała, że urodziła się na Łotwie, gdy wtedy jeszcze nie było Łotwy, tylko był Związek Radziecki, a rodzinę ma na wschodzie. Była ministrem konstytucyjnym i nie przeszła też weryfikacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pan szef obrony cywilnej w swoim czasie też nie miał dostępu do informacji ściśle tajnych, mimo że był szefem obrony cywilnej i straży pożarnej. Na przykład w naszych posiedzeniach komisji musiał opuszczać w pewnym momencie nasze posiedzenia, bo nie miał dostępu. Więc ta sytuacja pojawia się po raz kolejny. Dlatego też zdecydowaliśmy się w tak ważnym momencie dla Polski, w tak ważnym momencie też i tutaj dla całego sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej i dla naszych partnerów, właśnie zgłosić ten projekt nowelizacji, bo sprawa musi być jasna i czytelna i bądź co bądź to weryfikują tylko polskie służby. Nie każdy musi być prezesem, ale każdy, jak chce być prezesem, powinien się poddać kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dla nas to jest oczywiste i naturalne. No to jest taka kontrola, którą my przechodziliśmy, wiemy, że jest rzetelna, ale no mówię, proszę sobie wyobrazić sytuację. I męcząca, przyznaję. Polski wywiad uzyskuje informację o tym, że spółka, która chce kupić dużą część Lotosu, ma silne powiązania z GR-u. To jest, mówię, sytuacja absolutnie hipotetyczna. Polski wywiad nie ma do kogo z tym iść. No bo prezes, który przeprowadza tą informację, nie ma tą transakcję, nie ma dostępu do ściśle tajnych informacji. Co więcej, jak wynikło z posiedzeń Komisji Seneckich, no pan Daniel Obajtek i przy całej tej transakcji unikał w ogóle konsultowania tej sprawy, jak widać, z naszymi służbami, więc jakby no coś musi być po prostu na rzeczy. Stąd ten projekt ustawy. Chcieliśmy jeszcze powiedzieć o jednym fakcie. Też jako członkowie speckomisji, tutaj Adam Szałapka, ja tak samo pan profesor Maciej Gdula, złożyliśmy w oparciu o regulamin wniosek o posiedzenie komisji dotyczący Tomasza L. Uważamy, że ta sytuacja też wymaga wyjaśnienia i to wymaga wyjaśnienia przed komisją, ponieważ opieramy się cały czas na materiałach prasowych. Mamy sytuację dziwną, czy ta osoba, o której mówimy, najprawdopodobniej jesteśmy przekonani, że była w komisji likwidacyjnej WSI, miała przeogromną wiedzę na temat likwidowanej formacji i nowo powstających formacji. Nie znamy skali zakresu, jakim wiedzą miał dostęp pan Tomasz L. i jakie informacje mógł też przekazać stronie rosyjskiej. Sytuacja jest ta bardzo niebezpieczna nie tylko dla nas, ale dla naszych partnerów. Dlatego też takie posiedzenie komisji zwołaliśmy. Tym bardziej, że dowiadujemy się też z opinii od mediów, z opinii publicznej o dwóch faktach. Że raz, że na ile to był fakt medialny, że w przededniu zatrzymania pan Tomasz L. wyczyścił twarde dyski, podkreślam, opieramy się na faktach medialnych. I druga informacja, też taka dla nas bardzo istotna, że członkowie komisji
likwidacyjne nie byli po pół roku przesłuchani przez służby. Służby powinny znać zasięg też wiedzy, którą takiego dostępu mógł mieć Tomasz L. Być może, że to sprawy są w toku i jakieś grożą zarzuty prokuratorskie, ale musimy poznać to na Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie jest właściwym miejscem komisja ta, żeby same służby powinny nas o tym poinformować, a nie powinniśmy do tego wzywać, bo tego jest kontrola cywilna nad służbami. A tu mamy sytuację kryzysową i bardzo niebezpieczną, nie tylko dla państwa polskiego, ale też dla naszych partnerów. Ja tylko dodam jedno zdanie do tego wniosku. Zgodnie z naszym wnioskiem podpisanym w zeszłym tygodniu, posiedzenie tej komisji powinno się odbyć do połowy stycznia. I poprosiliśmy o udział w tym posiedzeniu komisji pana ministra Mariusza Kamińskiego, szefa ABW Antoniego Macierewicza i Sławomira Cęckiewicza. A to teraz Tomasz L. Tak, jeśli są pytania, to prosimy. Do Daniela Obajtka chciałam wrócić, chociaż pani poseł dosyć obrazowo przedstawił, jak ta sytuacja mogła wyglądać, ale pan chce powiedzieć, że właśnie tak wyglądała kwestia dostępu, raczej braku prezesa do tych informacji tajnych. Jak przy tej fuzji w ogóle jakiekolwiek tego typu informacje jakby w strukturach Orlenu mogły być przekazywane, skoro tak jak państwo powiedzieli, poza prezesem. Tłumaczenie jest takie, że jakby w każdej, bo tą sprawą zajmowaliśmy się od dłuższego czasu i pytaliśmy o to i na komisjach, i w interpelacjach. No jakby wiemy o tym, no zresztą sam na koniec potwierdził to minister Sasin, pisząc projekt rozporządzenia, żeby między innymi Daniel Obajtek został objęty takim postępowaniem. Czyli nie jest, wiemy o tym na 100%, że nie jest. W takich sytuacjach w każdej spółce jest pełnomocnik do spraw jakby informacji niejawnych i on najczęściej ma przeprowadzone poświadczenie, przeprowadzone sprawdzenie, ma poświadczenie wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale to oznacza, że do prezesa może dojść tylko informacja przetworzona. On nie ma prawa chwycić do ręki, przeczytać ani usłyszeć nic, co jest tajne bądź ściśle tajne. A Daniel Obajtek zapewnił, że był sprawdzony. To znaczy, jeżeli zapewnia, że był sprawdzony, to z całą pewnością w jakiejś mierze Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego go sprawdzała. Tak sprawdzała, na ile może, czyli mogła sprawdzić w Urzędzie Skarbowym, mogła sprawdzić gdzieś tam w KRS-ie tego typu dostępy. Niesprawdzany był na pewno przez ankietę bezpieczeństwa i nie był dogłębny z nim wywiad przeprowadzony, czyli nie miał poszerzonego sprawdzenia do poświadczenia bezpieczeństwa. To jest jakby uniemożliwia mu pracę, albo celowo to robi, żeby uniknąć jakichś zarzutów. Pani redaktor, sprawa fuzji Lotosu z Orlenem toczy się już długi czas. Zgłosiłem chyba szereg interpelacji na ten temat. Odpowiedzi były zawsze monotematyczne i tak naprawdę były na zasadach wytnij i wklej przez te wszystkie lata. Co jest ciekawe, odniosłem takie wrażenie, i to mogę powiedzieć, podzielić się z państwem, że prawie cały rząd był przeciwko tej fuzji. Oczywiście oni oficjalnie będą mówili, że tak, popierają pana Obajtka, ale w prywatnych rozmowach prawie wszyscy ministrowie mówili, bardzo dobre interpelacje powstają. Mamy nadzieję, że będzie zmiana stanowiska, bo my się obawiamy tej fuzji. To mogę państwu powiedzieć i to nie powiem nazwiska, ale ta sytuacja paradoksalnie miała miejsce. I proszę zwrócić uwagę, że doszło do prywatyzacji i przejęcia, powstania, jak oni to mówią, joint venture firmy, na przykład Lotos Paliwa Lotnicze. To jest jedyna firma, która produkuje paliwa lotnicze do EFEK, do samolotów bojowych. Tu jest w tym fertlu Europy Środkowej. I warto spojrzeć, jaka jest struktura nie tylko właścicielska, ale i struktura zarządu. I tu zaczyna się problem, dlaczego też o tym mówimy. Że to nie jest tylko sama fuzja, ale też całe otoczenie, cała ta transakcja i całe otoczenie powoduje, że te osoby powinny być zweryfikowane przez służby. Bo to jest taka zabawa, tak jak zabawa granatnikiem w Komendzie Głównej. No. To ja jeszcze w kontekście roli służb w tej sprawie i Gazeta Wyborcza, ale też Komisja Senacka, te 5 połączonych komisji, to padło na tych komisjach w piątek. Kwestia mecenasa Mataczyńskiego, czyli osoby, która z jednej strony wzięła pieniądze od Orlenu, ponieważ jego kancelaria obsługiwała i mowa o 20 milionach złotych nawet, a z drugiej strony ten sam człowiek współtworzył nowelizację prawa, która właśnie poniekąd pozwalała służby ominąć, ponieważ omijano przez komitet konsultacyjny w związku z tym. Czy
dlatego Daniel Obajtek mógł mieć na przykład dostęp do szerszych informacji niż gdyby tego komitetu nie, nie było? No, nie, to, pani redaktor, jeżeli Daniel Obajtek miał dostęp do informacji ściśle tajnych bądź tajnych wytworzonych przez polskie służby, no to mamy do czynienia z przestępstwem polegającym na złamaniu tak ustawy jest. O informacji niejawnej. To jest też kodeks karny i to za to grozi więzienie. Dla tej osoby, która taką informację otrzymała i przyswoiła, czyli dla no, potencjalnie, tak jak pani powiedziała, prezesa, ale też dla każdej osoby, która taką informację przekazała, czyli to wyciek. No, to znaczy sprawa fuzji, jak widać, to i coraz więcej światła mamy rzucone na tą sprawę Lotosu i Orlenu, to jest sprawa wielowątkowa, która wygląda na gigantyczną aferę. Mamy sprawę jednego z mecenasów, który jakby współpracując z Orlenem przygotował specjalną ustawę. Mamy brak sprawdzenia przez Daniela Obajtka. Mamy gigantycznie zaniżoną wartość Lotosu. Mamy koncern, który bardzo blisko współpracuje z partnerami rosyjskimi OPEC+. Szereg spraw. Częścią z tych spraw, pewnie większością, powinna się zająć prokuratura. Częścią z tych spraw powinny się zająć przed postępowaniem prokuratorskim służby specjalne. Jaki jest cel pomijania przez Daniela Obajtka służb? No, mi intuicja mówi, znając wcześniejsze problemy z tym, jak się tłumaczył ze swojego majątku Daniel Obajtek, że się po prostu histerycznie bał sprawdzenia tak dokładnego przez służby, bo w sprawdzeniu rozszerzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego trzeba bardzo precyzyjnie podać źródła swojego majątku, trzeba pokazać wszystkie oświadczenia majątkowe, trzeba też pokazać historię kont z ostatnich lat. Oczywiście, że to przechodziliśmy. Oczywiście, cyklicznie przechodzimy. Oczywiście, że to przechodziliśmy. W związku z tym dla Daniela Obajtka jest to sprawa, która no, pewnie grozi, bo dzisiaj mamy sytuację, powiedzmy, niejasną. Tak? Daniel Obajtek nie poddał się weryfikacji przez służby, w związku z tym no, Jarosław Kaczyński go trzyma na tym stanowisku, mimo jak wiemy i słyszymy oporu bardzo wielu ministrów. Ale w przypadku, gdyby ABW nie przyznało mu takiego poświadczenia, no to sprawa jest dosyć jasna. No to taka osoba nie powinna zajmować się naszym bezpieczeństwem energetycznym. Musimy też pamiętać, że pan prezes Obajtek i całe osoby, które stoją, podkreślam, bo pan prezes Obajtek nie do końca jest tym głównym gestorem całej tej transakcji i całego tego procesu. To środowisko budowało się bardzo ekspertyzami prawnymi. Nie tylko ekspertyzami prawnymi wynikającymi z najlepszych kancelarii prawnych, które piszą tak, jak chcą zleceniodawcy, ale też i tym tankami. No, zresztą nie ukrywam, że doświadczam czasami różnego typu te działania. To jak panowie w tym kontekście też odbierają słowa premiera, bo on poniekąd powtórzył to, co wczoraj, że wzorcowa była to fuzja, że nikt nie zapłaci kar umownych, bo jesteśmy zabezpieczeni, a na pytanie, dlaczego dopiero wczoraj rafineria Gdańska trafiła na listę tych obiektów chronionych, to... Znaczy, czy to pierwszy raz, kiedy Mateusz Morawiecki kłamie albo opowiada bzdury? No co ma mówić w takiej sytuacji, skoro to nie on... Pani redaktor, ja powiem tylko tak, jedno z moich źródeł, oczywiście pan Morawiecki może się tego wyprzeć, ale jedno z moich źródeł w rządzie mówiło, że pan Morawiecki był przeciwny tej transakcji. Oczywiście wewnątrz. Na zewnątrz wiadomo, że była informacja od pana prezesa Kaczyńskiego, że należy tą transakcję przeprowadzić. Pan Kaczyński został uwiedziony przez pana Obajtka. No i sprawa... Pan powiedział, że nie Daniel Obajtek, to kto jak nie Daniel Obajtek? Mam nadzieję, że w przyszłości wyjaśnią komisje śledcze, bo będą w tej sprawie komisje śledcze. I mam nadzieję też, że państwo polskie za bardzo nie ucierpi w tej sprawie, że uda się jeszcze uratować, czego się obawiam, przed przejęciem przez Rosjan w przyszłości Lotosu i Orlenu. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie. I mam nadzieję, że się mylę. To ja jeszcze jedno pytanie, bo pani prezes, pan powiedział o wielu wątkach tej afery, jak to panowie nazywacie. To ja jeszcze ostatnią rzecz chciałam zapytać o mecenasa Mataczyńskiego, bo to o tym pisze Gazeta Wyborcza, ale o to też był podany na tych komisjach senackich, jeśli chodzi o wpłaty na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. 56 tysięcy złotych to jest ta maksymalna kwota, ale ja dzisiaj od senatorów słyszę, że jego żona dokładnie tak jest. No to, widać wyraźnie, że z punktu widzenia PiS-u władza jest jakiegoś rodzaju transakcją. Mecenas Mataczyński jakby obsługiwał Orlen,
dostaje za to olbrzymie pieniądze, no z częścią musi się podzielić. No, pajęczyna. Pajęczyna, no tak to działa. Trzeba odpalić działkę swoim kolegom, którzy pozwolili zarobić te pieniądze, czy jak to mówiła sycylijska mafia, umoczyć dzioba, bo tak to dokładnie wygląda. Być może to jest też zobowiązanie, naturalne zobowiązanie, którego musiał się, obsługując Orlen, musiał się zgodzić też na te inne warunki. Macie jakąś z tej strony, chociażby obozu Zjednoczonej Prawicy, czy poparcie? No, rozumielibyśmy, że minister Sasin będzie gorącym orędownikiem tej ustawy, bo ta ustawa doprowadzi do tego, że by zarządzać dużymi spółkami strategicznymi, trzeba będzie być rzetelnie sprawdzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli kontrwywiadowczo, czyli trzeba być czystym, jeśli chodzi o zagrożenie korupcyjne, wywiadowcze, tego typu. No i że jakby ja poza tym jemu to wyczyści sytuację ministrowi Sasinowi, bo będzie wiedział, z kim współpracuje, a nie będzie miał takie poczucie, że tutaj ktoś oczarował prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, prezes Kaczyński mu wrzucił kogoś takiego do spółki, a on teraz się musi tłumaczyć za sytuacje, które są bardzo trudne. Ja tylko jedno słowo jeszcze powiem. Kiedy rozmawia się tak na boku, na ofie, że tak się wyrażę, z funkcjonariuszami służb, to jakby nie są w stanie uwierzyć w to, że ktoś taki jak prezes największej w Polsce spółki, która zajmuje się energetyką, która podpisuje kontrakty na kupno gazu, kupno ropy naftowej z Saudyjczykami, no, siłą rzeczy współpracuje z różnymi partnerami, nie podlega bardzo ścisłemu sprawdzeniu. To znaczy to się w głowie nie mieści. W głowie się to po prostu nie mieści. A ja chcę tylko powiedzieć, że zakładam, że Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica poprze ten projekt, ponieważ ten projekt nie jest projektem jakiś reakcyjny, nie jest projektem, który wprowadza jakieś retorsje. Jest to projekt, który dba tylko o czystość funkcjonowania państwa w sferze gospodarki, bo przecież sprawdzenie, dopuszczenie do ochrony informacji niejawnych dokonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nadzorowana przez pana Mariusza Kamińskiego i pana premiera Morawieckiego, więc zakładam, że to sprawa jest całkowicie jasna i czysta, że zaszło jakieś niedopatrzenie. I mam nadzieję, i po tym będziemy wiedzieli, że Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt. Bardzo dziękujemy. Jeszcze. A proszę bardzo. Ja tylko jedno pytanie. Chciałem zapytać o. Dzisiaj został złożony wniosek do przyjęcia kontroli. O kontrolę umowy fuzji problemu z Watosem. Czy pan zdaniem taka ewentualna kontrola pozwolić wyjaśnić? W tej umowie jest zapisane. I drugie pytanie, czy po wyborach w następnej kadencji przewidują Państwo, że powstanie sejmowa komisja śledcza, tylko już historii to może Ja powiem Panu, powiem także tak. Chyba z 8 interpelacji napisałem na ten temat. Nie będę ukrywał, że sam to wymyślałem. Pracowałem z grupą ekspertów, świetnych fachowcami. I na żadną z tych interpelacji nie było sensownej odpowiedzi. Wszędzie powielana była informacja, że MAP nie ma o tym informacji, tylko odsyłał mnie do kogoś innego. Dokładnie później było na 7 interpelacji, było wytnij i wklej. I takie informacje otrzymywałem w odpowiedzi. Nawet marszałek Sejmu się pani zgodziła, pani marszałek zgodziła się, że musiałem, że na ponowne interpelacje, bo one nie informowały, co się dzieje z Orlenem i z Lotosem. I do dzisiaj tego nie wiemy, więc dlatego uważam, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli tutaj zawsze będzie tym krokiem do przodu. Bo ona coś może wyjaśni, inspektorzy mają dostęp do informacji niejawnych, więc będą mogli dokładnie przejrzeć zapisy tej umowy. I też zakładam, że to sprawozdanie będzie sprawozdaniem później dostępnym dla posłów, czy to w formie jawnej, czy też niejawnej. A ja chciałam zapytać, czy Państwa ocenie, jako też członków tej komisji do spraw służb, to jest możliwe, żeby właśnie ta umowa była publiczna? No bo Daniel Obajtek mówi, że on w ogóle byłby niepoważnym procesem, gdyby opublikował tę umowę, że tak nie można robić, że są tajne zapisy. No niby jest to spółka Skarbu Państwa, więc teoretycznie. Jest posiedzenie komisji, które może się odbyć w trybie tajnym, prawda? Więc można na komisji skarbu, nie mówię, czy MAP-u, nie mówię na naszej komisji, na komisji właściwej, która to nadzoruje. Może na Komisji Energetyki, można było przedstawić
tą umowę. To, no ale, nie, to nie jest żaden problem. Ale też jeśli ta, znaczy ta umowa nie może być... Niebezpieczne jest wtedy, kiedy o tym nikt nie wie, jaka ta umowa jest. Bo jak się spyta pana premiera, to pan premier powie, że nie zna szczegółów tej umowy. Ale jeśli ta umowa jest tak tajna, czy ściśle tajna, przepraszam, jak ta umowa jest tak ściśle tajna, bądź tajna, to chciałbym się dowiedzieć, kto ją podpisał. Bo chyba nie Daniel Obajtek. A jeszcze, czy komisja śledcza, no to na razie to działania trwają i zobaczymy w przyszłości. Tak szafowanie cały czas tymi komisjami to byłoby trochę dużo. Dzięki.